Pierwszy gość to bokser, to ojciec wielokrotnie, to detektyw. Bo o najnowszej roli mojego kolegi Piotra Głowackiego będziemy teraz rozmawiać. Cześć. Proszę ja ciebie. Co ty jesteś taki przestraszony? Nie, bo jestem właśnie wrzucałem zaproszenie na. A, to wrzuć, to wrzuć. Będziemy do rozmawiać. Nas, że jeszcze więcej ludzi, żeby nas widziało. To ja cię będę nękał. W trakcie tego rozmową rzucaj szachmat skarbie, proszę ja ciebie. To prawie jak martini z wódką trząchane niemieszane. Tak? Tak no, działa? No, ja widziałem ten film, bo premiera jest za tydzień. Tak, o nim będziemy dzisiaj. Zaczynamy od poniedziałku w Dobrzomie. W poniedziałek mamy chyba pierwszy pokaz festiwalowy. Okej, okay. Czy to dla ciebie, powiedz mi, frajda? Film, bo to jest taki gatunek, który jest trochę, proszę ja ciebie, dyskryminowany w polskim kinie, mianowicie kino familijne. Ja myślę, że jest w ogóle coraz lepiej. Tak. Jest coś takiego, że chyba pokolenie, my jako dzieci wyżu demograficznego, tak. Mieliśmy, nie wiem czy ty, bo ty jesteś młodszy. 40 lat w tym roku. A, no to tak, się zgadza idealnie. Mieliśmy Lugole. Mieliśmy tak, ale mieliśmy dla siebie zrobione kino. Były seriale, były filmy, były bajki, było dużo, dużo rzeczy. Ale w polskim nawet kinie były super bajki. Ale właśnie o tym mówię. Po czym my zaczęliśmy rosnąć, jakoś tak wyrośliśmy i to pokolenie, które robiło filmy, stwierdziło, że nie ma dla kogo robić. I zrobiła się taka duża przestrzeń, dziura taka pokoleniowa. I teraz, kiedy my zaczęliśmy mieć dzieci, to chyba i zaczęliśmy robić filmy. Chcę robić filmy dla moich dzieci, chcę, żeby wiedziały, że jak tata jest gdzieś, mówi, że idzie do pracy, to że robi coś fajnego. Widzisz, bo ja... Ty jesteś który rocznik? 8-0. No dobrze, to jesteś ciupinkę ode mnie starszy. Widać. No ale mój drogi, jest tak, że rzeczywiście kino zarówno polskie, jak i amerykańskie to miało takie pozycje, które zapamiętujesz do końca życia. I się zarówno moi rodzice, jak i ja do tej pory totalnie ekscytuję tymi filmami. Goonies, mój drogi, z polskich była Janka, był taki serial. Był, mój drogi, Żegnaj Rockefeller, Goodbye Rockefeller. Tak. Tego było bardzo dużo. Ty masz jakiś ulubiony swój? Jak kiedy robiliśmy Detektywa Bruno, to myśleliśmy o różnych takich odnośnikach i ja znalazłem sobie trzy. To jest Kapitan Hack. Z Robin Williams, Dustin Hoffman tak, był hakiem tak. I Julia Roberts była dzwoneczkiem. Tak. W film z tym Hugh Grantem był sobie chłopiec. Tak? Tak, coś w twoim bohaterze jest, zaraz o tym pogadamy. Tak, i Matylda. Film, który bardzo lubię, to jest Danny DeVito, reżyser i dziewczynka. I dziewczynka. Ale dlaczego te trzy filmy? Bo w nich jest coś takiego, że ja czuję, że one są zrobione w ogóle dla ludzi, nie dla dzieci, nie dla kogoś, tylko są zrobione dla ludzi, dla wszystkich, dla rodziny, dla takiej jakiejś przestrzeni z czułością o tę przestrzeń, nie? Z takim zaproszeniem dla wszystkich, że mogą wszyscy przyjść i nikt nie poczuje się obrażony, nikt nie poczuje się też specjalnie wyróżniony, tylko że dostają razem film dla nich, coś co może być wspólne dla nich, że tak jak mogą rozmawiać wspólnie o różnych rzeczach. A wiesz co jest wspaniałe, że idziesz do kina i wiesz, że się dobrze skończy. Dobra, to w takim razie, mój drogi, musimy tutaj trochę o fabule, bez spoilerów oczywiście. Ja wczoraj z zapartym tchem oglądałem. Jest to Hugh Grant, About a Boy, to jest dobre porównanie. Jest facet lekkodów trochę. Taki łobuz, to jesteś ty. Mhm. Tak, aktor. Aktor. Aktor, któremu się, powiedzmy, udało. Niekoniecznie to, co by chciał. No, jest, jakiś tam sukces jest, komercyjny nazwijmy to, no ale życiowo to on odstaje. Nie jest dobry. Wiesz, no ma super mieszkanie, ma super samochody, fajnie się ubiera, jest kwintesencją współczesnego sukcesu. Wydawało się. Ale pojawia się na tym wizerunku jego pewna rysa. Tak. Nie wiem, czy możemy to mówić, czy nie. No, narozrabiał. Tak. A w zasadzie tak pół narozrabiał. Ale ludzie interpretują to jako narozrabianie. Tak, okazuje się po tej sytuacji, że nie kochają go tak bardzo, jak mu się wydawało. Państwo muszą iść do kina na ten film, bo już pierwsza scena z latającym Głowackim to jest naprawdę petadra. To jest bracia siostry Wachowskie, nie miały się czego wstydzić. No i on ma
ten kryzys, tak? Tak. I musi ratować swoją sku? Re. Tak. Bardzo się świetnie z panem rozmawia, panie Piotrze. No i mój drogi, tutaj możemy postawić kropkę, bo pojawia się nowy wątek. Tak, pojawia się superbohater. Tak. Pojawia się. Proszę rozwijać, bo widzę, że pan się boi, tak jak ja, żeby tak, nie zaspoilerować. Pojawia się bohater grany przez Iwo Rajskiego i tutaj możemy chwilę poświęcić takiej stronie fachowej, czyli roboczej naszej. Tak. Fantastyczny młody aktor. Mam to szczęście, że znamy się już 5 lat. Czy nie wiem, od dziecka. W jego wypadku to jest połowa życia. Graliśmy razem w serialu Na Noże. Grał mojego syna akurat w momencie, kiedy moja żona była w ciąży, więc takie już wszystko takie bardzo intensywne uczucia nas. Czyli nas poczekaj, grało. Czyli na tym małym chłopaku trochę mogłeś się przekonać przez chwilę na planie, jak to jest być tatą. Tak, tak z nimi taka i rzeczywiście jak spotkaliśmy się na zdjęciach próbnych, to się okazało, że i w drugą stronę chyba zapamiętał to bardzo dobrze, bo od razu było tak, sporo gadaliśmy, no więc jakoś i spotkaliśmy się o tych 5 latach i on jest niesamowity, znaczy to jest aktor, który już ma 10 lat, a tak panuje nad swoim warsztatem, tak panuje nad sobą, jest widzisz jak gra. Znaczy, ale miałeś taką sytuację, że porównywałeś sobie, jak mały Piotruś się zachowywał w wieku 10 lat? Tak, no ja miałem to doświadczenie, że nie grałem w tych filmach, ale grałem w teatrze swoim, takim teatrze amatorskim, kółku teatralnym. To jest, myślę, że z perspektywy dziecka to jest trochę kwestia tylko skali, ale zajmowaliśmy się tym samym. I ja lubię pracować z aktorami, jak to powiedzieć, małoletnimi, aktorkami małoletnimi, dlatego że ja pamiętam to, jak sam byłem małoletnim aktorem. Ja pamiętam, że dla mnie wszystko było jasne. Jak zagrać, jak się zachować. Tak, że to nie jest tak, że to jest jakieś dziecko we mgle, tylko że paradoksalnie to trochę dorośli są jak dzieci we mgle w aktorstwie i potrzebują map, wskaźników, technik i tak dalej. Czyli instynkt jest najważniejszy. I oni mają ten instynkt. Tak, jedna rzecz jest istotna, żeby dziecko, które gra, robiło to z radością, żeby miało warunki dobre, żeby było zaopiekowane, plan, wszystko dookoła, żeby było przygotowane na to, żeby fantazja i jego spontaniczność i radość mogły się objawiać i żeby mogło po prostu pracować. Nie? To jest w takim w sensie już aktorskim rozwijać to ze świadomością i bo to wszystko ma i to jest olbrzymia radość. Czy ja mogę tutaj taką łyżkę, żeby ty po doświadczeniach właśnie pracy na planem z dzieciakami, ty byłeś trochę aktorem, jak miałeś te 10 lat, dlaczego często jest tak, że dzieciaki, które wchodzą do świata filmu, teatru, odnoszą sukces, z dnia na dzień stają się gwiazdami, dorośli nie są na to gotowi, oni tym bardziej. Co się potem dzieje, że często wiele z tych dzieciaków nie potrafi sobie w życiu, zarówno zawodowym, jak i pójdą w kierunku aktorskim, poradzić? To jest kwestia opieki, kwestia w ogóle czyje cele są spełniane, znaczy czyja to jest ta zabawa, bo najczęściej jeśli ta zabawa jest rodziców, czy jeśli dzieci realizują marzenia rodziców, to się będzie po prostu jakoś tam bardzo mocno odbijało, jeżeli jeszcze się uda. Jeżeli dziecko, wiesz, to co powiedziałeś, dorośli mają z tym problem, o tym jest też nasz film, tak? Czyli mamy dorosłego. A z czym ma problem? Ma problem z nadekspozycją na ludzką uwagę. To jest, to, co w tej chwili robimy. Nie? Czyli jesteśmy eksponowani na ludzką uwagę i jednak musiałeś się trochę pouczyć, żeby kierować samochód jednocześnie, czując, że jesteś obserwowany. Wszystko mi mówią na ucho. No, prawy pedał, lewy pedał, lewo, prawo, kierunkowskaz. Ale rzeczywiście, ale czy myślisz, że my teraz przekraczamy granicę? Nie. Ale granice czego? Bo jest tej eksploatacji. Nie, ja mówię o ekspozycji. Że jesteś wyeksponowany, w związku z czym czujesz na sobie uwagę widzek i widzów i każdy twój gest zaczyna urastać do jakiejś ikonicznej, teraz będę mówił grubo, tak? Ale do jakichś ikonicznych rozmiarów. Nie bez powodu był spór w kościele katolickim o to, czy malować ludzkie postaci w kościołach, czy nie. Trwał on kilkaset lat, tak?
Bo w momencie, kiedy zaczęto malować obrazy na ścianach, przestano czytać. Wiesz, to no to zaczą... i to może iść dalej, iść dalej. Jeżeli malowaliśmy Boga z brodą, tak, to już wszyscy myślą, że Bóg jest facetem i jest ten, nie? No tak. Więc to jest taka siła, moc obrazu. I teraz jak jesteś na to, jesteś eksponowany na to, że jesteś wszędzie, idziesz sobie ulicą, nagle masz te swoje billboardy, plakaty i tak dalej, ludzie cię rozpoznają i doznają takiego, to jest automat, to nie jest, doznają takiego szoku przy pierwszym spotkaniu, są, wow, doznałeś tego wielokrotnie, prawda? Poczułeś, że ktoś na ciebie patrzy i ma takie zadziwienie. I robi się, jeżeli tego nie kontrolujesz, to robisz takie, wow, zobacz jak ludzie na mnie reagują, nie? Wow, robią takie szerokie oczy, wiesz, jest... Ale że to nie krępuje, tylko dodaje jakiegoś takiego animuszu, robi ci coś, czego... Zakłamuje obraz. Tak, jeżeli czegoś tego nie skontrolujesz, no to zaczyna ci tam, wiesz, rozrastać się. Mówimy o rozrośniętym ego, o czymś tam i tak dalej. Ale to jest ta przyjemność, to jest jak narkotyk. Często czyli te dzieciaki zamieniają na narkotyki. Bo ty jesteś ojcem. Tak. Ja nie. Więc ciebie jako ojca się zapytam. Czyli najważniejsze w tym układzie jest chyba zachowanie rodziców i troska i wytłumaczenie pewnych prawidłowości. No wiesz, to wymaga też pomocy często psychologicznej, więc na planie od niedawna, kiedy pracują aktorzy małoletni i aktorki, to jest osoba odpowiedzialna, psycholog, która pomaga im wcześniej w przygotowaniu roli, która pomaga im we wchodzeniu, która pilnuje też tego, żeby ludzie pracujący w filmie zauważyli, że na przykład dziecko jest już zmęczone. Mhm. Że już nic więcej się nie wydarzy, bo w tej chwili już dziecko ma gdzie indziej uwagę. Ale dzieciaki są w ogóle, w przepisach jest napisane, że mniej pracują. Tak, no dzięki temu uwielbiam kino z nagle się okazuje, że wszystko. Koniec zdjęć! Że nagle się okazuje, że wszystko może iść zgodnie z planem. Ale to jest słuszne to, co mówisz a propos tych wizerunków, nie? Że do czegoś się przyzwyczajamy i też nadinterpretujemy. Twoja koszulka, masz tęczę na koszulkę. Tak. To już połowa po prostu naszych widzów. Może się zacząć zastanawiać, czy chciałeś coś zamanifestować, czy też nie. I to czasami wchodzi w taką jakąś absurdalną sytuację. To nie jest absurd, to są fakty, to się dzieje, wiesz, i to jest tak, że ja, mając już tę koszulkę w ogóle u siebie w szafce, się zastanawiasz. Kupiłem ją, bo mi się podobała, nie? Czyli no ona tak. Już ma dla mnie znaczenie i ja teraz nie muszę się już zastanawiać, czy ja będę manifestował specjalnie, czy niespecjalnie, okay. Będąc w różnych sytuacjach medialnych często, ja po prostu mam takie koszulki, które wiem, że zawsze będą manifestowały radość życia. My obaj manifestujemy z twoją koszulką radość życia. Bardzo się cieszę. Dobra, poczekaj, bo tutaj mam ściągę, bo już wiemy, jak się pracuje z dzieciakami. Wiemy, jak, mój drogi, wygląda praca na planie. Krócej i bardziej komfortowo dla Piotra Głowackiego, ale czy ty kiedykolwiek, już jeżeli rozmawiamy o... Tak skaczemy z filmu Detektyw Bronu, który ma premierę 27 maja, na życie prywatne. Czy ty miałeś kiedykolwiek kryzys wizerunkowy, mój drogi? Czy ktoś się do ciebie przyczepił? Czy ktoś coś nakręcił? Czy to cię stresowało? Bo niektórzy nie mają to... Znaczy, jeżeli chodzi o takie życie z show biznesem, czy z tą częścią naszej wspólnej... entrepryzy, naszej wspólnej przestrzeni. Teraz też w niej jesteśmy, tak to traktuję. I ta część, która odpowiada za tak zwaną rubrykę towarzyską. I ja mam sobie tylko wdzięczność. Ja mam sobie tylko wdzięczność dla wszystkich, którzy, nie wiem, robią zdjęcia, dla tych, którzy opisują różne news, że podchodzą do mojego życia z takim szacunkiem. Znaczy, ja nie mam... Ja nie mam nic do zarzucenia. Rozumiem, to ładnie pan to powiedział. Bardzo ładnie pan to powiedział. Wrócę na chwilę tylko do tych dzieci, ty sobie patrzę, tak, jak ten. Ja właśnie chcę do tych dzieci. Wydaje się, że wiesz co, że jest plan filmowy, tak jak teatr, który Szekspir powiedział, że jest zwierciadłem rzeczywistości. On jest zwierciadłem rzeczywistości, bo pokazuje relacje międzyludzkie panujące na planie. One bardzo odbijają relacje w społeczeństwie. Czyli jak mamy przemocowe relacje gdzieś na planie, to one odbijają, bo to jest takie szkło powiększające, takie, którym widzisz jakby świat na tym, bo my pracujemy nad harmonią współistnienia. Nie, to jest ale czy to nie jest też tak w szkole i w innym miejscu pracy? Ale nie, u nas po prostu jak tego nie ma, to nie ma nic.
rozumiesz, jak nie ma współpracy, to nie ma nic, bo my jesteśmy tylko od tego, żeby dwóch ludzi się spotkało. To jest nasza istota w ogóle naszej roboty. W związku z czym to bardzo pokazuje, jakie są zażyłości w społeczeństwie. I rozumiem, że trzeba szanować oświetla, szanuje aktora, aktor szanuje operatora, reżyser musi szanować już absolutnie wszystkich obowiązkowo. I co się dzieje, to co powiedziałem, kiedy dzieci się pojawiają na planie, nagle się okazuje, że świat zaczyna być harmonizować. Mhm. I to jest dla mnie dowód na to, że gdybyśmy zamienili te hasła typu Polska jest najważniejsza, rodzina jest najważniejsza, na dzieci są najważniejsze. To świetny pomysł. I to nie tylko moje dzieci. Nasze. Tylko po prostu dzieci. Znaczy, jako, ja nie mam. Jako istoty, które, no, które idą ulicą i one są najważniejsze, bo one jeszcze nie mają pełnego panowania nad rzeczywistością, jeszcze nie wiedzą tego, wiedzą inne rzeczy niż my, ale nie mają, jakby wiesz, no, uczą się tego świata. Mhm. Jeżeli byśmy inwestowali w to tylko i myśleli o tym, żeby dostosować świat do dzieci, to świat, no, ale dla starych byłby o wiele lepszy. Ale wiesz co, to jest piękne to, co mówisz, ale po prostu... Praktyczne. To jest piękne i uniwersalne, ale kurczę blade, jak coś jest piękne i uniwersalne, to często po prostu nie wzbudza takich emocji, jak powinno. A jeżeli chciałbyś pójść w politykę i takie hasła szerzyć, no to musiałbyś powiedzieć, a ten jest taki i taki. Wtedy byłyby emocje. Widzisz, nie, i to jest smutne. Ale w ogóle emocje to jest inny temat, wiesz? Emocje to jest, jesteśmy pod takim, żyjemy pod takim ciśnieniem, taką nagonką, że emocje są najważniejsze. To jest ten postromantyzm nasz, wydaje mi się, że jeszcze nie do końca dobrze rozumiany, ale emocje, one są fajne, tak? One świadczą o tym, ale to nie jest cel życia, to nie jest główne narzędzie życiowe, to nie jest, emocje, one się pojawiają, fajnie je odczuwać, rozumieć i tak dalej, ale nie jesteśmy ludźmi dlatego, że mamy emocje, czy dlatego, że, nie wiem, potrafimy krzyczeć, płakać, czy coś, tylko jesteśmy ludźmi dlatego, że potrafimy sobie z tymi emocjami radzić. To jeszcze jedno pytanie. Pietrzykowski. Trudna rola, domyślam się. Dla ciebie i fizycznie, i psychicznie. Nie? Czy ta rola miała w twoim życiu inną trochę funkcję, że taką może terapeutyczną, że to jest po prostu fajny, ciepły, rodzinny film. Nie musisz wzbudzać w widzu, jak i w sobie podejrzewam, negatywnych emocji. I czy inaczej się pracuje przy takim filmie niż przy takim filmie dla dorosłych na poważny temat? Nie. Czyli jest tak, że jeżeli mam na przykład... To jest takie naiwne pytanie, ale ja nie jestem aktorem, mam, dlatego, wiesz, się mam boksera w Auschwitz, jeżeli mam detektywa w spektrum autyzmu w Nieobecnych, jeżeli mam aktora w detektywie Bruno, to za każdym razem mam trzech różnych ludzi, którym się przyglądam, z którymi praktykuję, od których czegoś się mogę nauczyć. Mógłbym powiedzieć nawet, że w detektywie Bruno było o tyle trudniej, że on był potencjalnie najbliżej. W związku z czym jakby trudno być uczestnikiem jednocześnie i oceniającym eksperyment. Okay. Więc jeżeli gram aktora, to ja muszę się o wiele bardziej skupić, gdzie ja próbuję oszukać samego siebie albo widzów, że taki nie jestem, albo taki jestem. Czyli taki być jak John Malkovich trochę? No tak, że musisz, wiesz, jakby się... Czy Głowacki dobrze zagrałby Głowackiego, czy lepiej zagrałby to inny aktor? No właśnie. A, to jest pytanie filozoficzne. Dobra, to jeszcze przypomnijmy Państwu. Za tydzień premiera Detektyw Bruno, Piotr Głowacki w towarzystwie chłopaka, który gra Oscara, ma na imię i nazwisko. Wspaniały młody aktor, Karolina Gruszka i plejada, powiem, kto, z kim się tam bijesz w pierwszej scenie, plejada gwiazd. Ty przejmujesz naszego TikToka. Tak. Ustalmy zasady. Ostatnio był Krzysztof Materna, dałem mu telefon, bawił się moim Instagramem i komentował, pisał dziwne rzeczy do dziwnych ludzi i Państwo to widzieli. To był kontrowersyjny pomysł, porzuciłem ten pomysł, bo kilka relacji mi się trochę rozjechało. Dostaniesz od nas nasz tablet, naszego TikToka, możesz robić co chcesz, możesz się wcinać do rozmowy, a będę miał fajnych gości. Będę miał Ziuta Gralaka, będę miał kolegę Szabłowskiego, będziemy gadać o jego książkach i o tym, co robił na Ukrainie. Będzie jeszcze występ Michała Onioła. Wchodzisz w to? Tak, zdecydowanie będę słuchał, bo masz tak ciekawych gości, że po prostu będę... Ale ten, możesz się wciąć. Dobrze, jeśli będę miał jakieś pytanie, to ci... Możesz powiększać buzię, możesz przekręcać kamerę. Takie nowoczesne historie. Super. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. To znaczy, że będziemy się żegnać, proszę pana. Pana do Cargo Klasy zapraszam.